Pilne wiadomości. Rosyjscy żołnierze coraz częściej trafiają do szpitala z podejrzeniem cholery, kilku już zmarło, donosi w sobotę na Telegramie ukraińsko-tatarski ruch oporu ATESZ. Powodem tej fali zachorowań jest prawdopodobnie spożywanie nieoczyszczonej wody wskutek wysadzenia tamy w Nowej Kachowce. Według działaczy ruchu wycofywani z linii umocnień w obwodzie czersońskim żołnierze prawdopodobnie są przerzucani na inne odcinki frontu. Prawdopodobnie będą używani jako rezerwa, czytamy we wpisie. Jak dodano, dla zmylenia przeciwnika armia rosyjska pozostawia w okopach strachy na wróble, rosyjscy żołnierze z podejrzeniem cholery. ATESZ poinformował również, że do szpitali wojskowych w Chersoniu i na Krymie codziennie przyjmowani są rosyjscy żołnierze z podejrzeniem cholery. Całe jednostki z Chersonia wzdłuż kanału północnokrymskiego tracą skuteczność bojową i są przewożone na tyły w celu leczenia. Kilku rosyjskich żołnierzy zmarło. Jest to najprawdopodobniej spowodowane spożywaniem nieoczyszczonej wody, która po wysadzeniu tamy w Nowej Kachowce stała się zagrożeniem. ATESZ zaapelował do mieszkańców Chersonia i Krymu o zachowanie szczególnej ostrożności w kwestii spożywanej wody. Ukraińsko-tatarski ruch oporu. Ruch oporu ATESZ działa na okupowanym Krymie i zajętych przez Rosję terenach południa Ukrainy. Doniesienia o pierwszych skutecznych zamachach organizowanych przez ATESZ pojawiły się na początku lutego 2023 roku. Informowano wówczas, że partyzanci wysadzili w powietrze samochód, którym podróżowali dwaj oficerowie Rosgwardii.